Słuchajcie, dzisiaj się zmierzymy w trzech szalonych konkurencjach. Dokładnie tak. Będziemy budować ogromną, kręcącą się wieżę. Będziemy brali udział w wyścigach. I dodatkowo pokażemy wam różne fajne triki ze spinami. A teraz... zapraszam do filmu. I jeszcze jedno. Każdy będzie miał po 3 opakowania w jednej serii. Dokładnie tak. W każdych zawodach będziemy po prostu mieli swoje 3 opakowania z jednej serii. Siema, siemanko, jestem Nadia, witam was na moim kanale i dzisiaj będziemy otwierać spinny. Dokładnie tak, witamy was serdecznie, kochani, na kanale Nadi. Dzisiaj otwieramy coś takiego, co się nazywa spinny. I to są nasze nowe zabawki, które nam się mega spodobały, chyba jedne z najlepszych. Ale powiedz mi, Nadia, ile jest rodzajów ogólnie tych spinny? Aż trzy różne rodzaje, tak? Pokaż, jaką masz paczkę. Nadia ma takie szczeniaczki i różne zwierzątka. Ja mam super bohaterów i jeszcze zostały ostatnia paczka. To jest paczka takich dziwnych stworzonek, można powiedzieć. To jest Spinny 2 Evolution. Okej, okay, czyli Spinny 2 Evolution to są dziwne stworzonka. Ja mam Justice League Action. To są super bohaterowie typu Batman, Superman. A tutaj są Spinny Pet Cagnoli. Dokładnie. I tutaj mamy takie pieski, jakieś kotki. Nasze spinny to nie są zwykłe zabawki. Słuchajcie, one potrafią po pierwsze jeździć jak samochodziki. Dokładnie tak. O! Dokładnie tak, słuchajcie. Potrafią jeździć jak samochodziki. Potrafią się kręcić do góry nogami. Co? Pokaż. Trzeba je mocno rozpędzić i po rozpędzeniu, jak położycie go do góry nogami, to on ma taką specjalny wypustek, który po prostu pozwala mu się ładnie kręcić, jak widzicie. Ja rozkręcę drugiego obok Nadi. To jest jakaś magia, jak to działa, słuchajcie. Ale jest jeszcze jeden sposób kręcenia, albo nawet dwa. Nawet dwa. Macie taki słupeczek. Taki dokładnie. Trzeba napędzić. Tutaj zwierzaczka, super bohatera, czy tą drugą serię. Dokładnie, to co macie, trzeba dokładnie rozpędzić. I położyć na kubku. I tutaj na dole tego autka, tej zabawki, to nie jest takie łatwe, słuchajcie. Trzeba się trochę podszkolić, jeżeli o to chodzi. No i jak widzicie, nasze spinny się po prostu... Wow, ale poleciał. O, jak widzicie, do zestawów są dołączane takie specjalne pierścienie. Takie specjalne pierścienie, które umożliwiają kręcenie na palcach. To jest takie w sumie, można się popisać przed kolegami i koleżankami. Zobaczcie, to tak wygląda. Wow, ale trzeba się naprawdę podszkolić, jeżeli o to chodzi. Tak dziwnie ci się kręci, nie kręci. Mu się na maksa kręci, słuchajcie, zobaczcie. I jeszcze został złapany. Słuchajcie, w międzyczasie, kiedy Nadia próbuje tutaj zaspinningować na pierścionku, o, prawie wyszło. Ja bym wam chciał powiedzieć, że macie 3 rodzaje i w każdym z rodzajów macie do zdobycia od 10 do 20, no, takich unikatowych postaci. Znowu się jej udało, słuchajcie. Ta seria, czyli te dokładnie i tak. Te zwierzaczki mogą robić tak, że tutaj za ten czubeczek naciskacie i może się ściągnąć futerko. Zobaczcie. A jemu może się ciągnąć zbroja. Tutaj dokładnie, w superbohaterach ściąga się zbroja, a w zwierzaczkach ściąga się futerko. Czyli macie go jakby dwuczęściowego. Zobaczcie, tak wygląda cały spin. Po prostu taki ładny spin. A w momencie, kiedy nadusicie na ten taki wypustek, to on się rozbiera i jest trochę goły po prostu. A mój jest takim normalnym kotkiem. Taki normalny, a tak to macie takie futerko miękkie. Jeszcze dodatkowe łapki ma. Ten nie ma, ten ma tylko zbroję. A słuchajcie, superbohaterowie nie rozbierają się, ale są po prostu fajni. To jest taki mały bobas, on ma nawet niebieskiego smoczka. No, takiego małego bobaska zgarnęliśmy. Dobra, przejdziemy teraz na początku do pierwszej konkurencji. Konkurencji, czyli wyścigi. Wyścigi, zobaczymy, jak się fajnie rozpędzają nasze spiny. Zaczynajmy. Słuchajcie, mamy już naszych. W pierwszej konkurencji będą brali udział super bohaterowie typu Batman, Superman, czyli Just League Action. Tymi będziemy się ścigać. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie wiem, co to jest za super bohater. Ale bardzo fajny. Ja otwieram drugiego. Zobaczę, kim drugim będę walczył. Takiego już miałem na samym początku. A ja? Ale mega fajny. Ja mam takiego jakiegoś. Ten jest dobry, ten jest naprawdę dobry. O. Kochani, witamy w pierwszej konkurencji i będą to wyścigi. Którego wystawiasz? Zielonego potwora. No, ja wystawiam złotego, w takim razie z zielonym tyłkiem, bo ma taki mały zielony znak. Jak to robimy, powiedz mi? Rozpędzamy je i kładziemy na 3-4? Bo ja bym zrobił tak, patrz, rozkręcamy. 4! Tak! Dobra, rozkręcamy nasze... Raz, dwa, trzy i teraz 3, 4. Wjechały nam pod szafę. Pierwszej!
Ludzie, mój pojechał się całować. No gdzieś się pojechał całować, mój do niego dojechał, słuchajcie, to hit na maksa. Nawet Mikołaj, pokaż to teraz zwolnionym tempiem. Dobra, macie właśnie zwolnione tempo. A teraz druga runda, kogo wystawiasz? Oj, to twardy zawodnik, ja mogę tym razem nie wygrać. Bo Batman, a jakiś gościu, którego nie znamy. To co, rozpędzamy je? Raz, dwa, trzy, czy cztery. Nie! Musimy zrobić powtórkę, kochani. Słuchajcie, dodatkowa runda, mamy te same postacie, co wtedy, więc startujemy. Raz, dwa, trzy. Nie! O nie! Słuchajcie, teraz ostatnia próba, ponieważ ani Nadi, ani mi się nie udało uderzyć w nasze słupki. To spróbujemy rozkręcić je delikatnie, już nawet to nie są wyścigi. Nadia robi pierwsza, spróbuj uderzyć w jakiś słupek. Dobra, Nadia rozpędza i zobaczymy, w którego jej się uda. Jest! 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 Udało się jej, słuchajcie. Mega dobrze. Teraz ja Nadia spróbuję, postaw jeszcze szary słupek. Słuchajcie, w dodatku mój zbiłam. Można powiedzieć, że dostałaś najwięcej punktów, jakby były punkty, bo trafiłaś w swój kolor. Teraz ja spróbuję. Mój kolor to jest ten niebieski, trzeba, słuchajcie. Trzeba trafić swój kolor. Pewnie nie trafię, ale spróbuję. Uwaga. Patrz to! Yeah! Obydwoje mamy po 100 punktów. Słuchajcie, przechodzimy do drugiej konkurencji. Teraz będzie konkurencja o wiele trudniejsza, Nadia. Bo będziemy musieli kręcić tymi pecami. Może mi się to uda, może Nadi. Zobaczymy, komu się uda. I będziemy próbowali zrobić taką wieżę z kręcących się tych spinny peców. Już pokazuję. Spinny cagnoli, chyba tak się to czyta. Nie do końca wiemy, ale dokładnie. Tu z tyłu jest taka wieża. Słuchajcie, oprócz tego w opakowaniu jest jeszcze taka ulotka. I ten pecik, może jakiegoś słodziaka? O, myślałem, że mam takiego białego, ale patrz jakie mam uszy dobre. No. Takie gumiaki. W międzyczasie jak Nadia otwiera swojego spina. A czekaj, bo ja im tylko chcę powiedzieć o tym paszporcie. Ponieważ tutaj macie taki jakby paszport pieska każdego. Taki mega ładny, dostałaś, to jest chyba Chucky. No dobra, słuchajcie, wiesz co ja proponuję? Do tej konkurencji, Nadia, zdjąć im te włosy. Bo te włosy będą im przeszkadzać w tej konkurencji. I słuchajcie, dostaliśmy tajny sekret prosto z fabryki. Jak rozkręcić te spiny, żeby można było położyć jeden na drugim. Nadia, też słuchaj uważnie, bo przed chwilą dostałem bardzo ważny telefon. Pozdejmowaliśmy wszystkie obudowy, które mieliśmy do naszych piesków. Pokaż im, jak to wygląda. Tyle mamy teraz obudówek. Okay, to teraz... będą ich ubranka, jak będą się nimi bawić. Zawsze będą w przedszkolu i tutaj będą się tak zawsze ubierać, jak będą wychodzić. Dobra. Dobra, czyli Nadia już ma sposób, jak będzie się nimi bawić, a ja wam dokończę o tym, jak je rozkręcać i stawiać jeden na drugim. Teraz Nadia, słuchaj uważnie. Jednego trzeba rozkręcać do przodu i jak się go położy, to drugiego trzeba rozkręcić do tyłu. Wtedy podobno to zadziała. To nie jest takie łatwe. Patrz, że jeden musi się kręcić tak, a drugi tak. Zobacz. Słuchajcie, niech każdy z nas po prostu spróbuje to zrobić. Ja, Nadia, tutaj próbuję, ty tutaj próbuj. Może się nam uda, kurczę. Ale jak widzicie dwa... Ten do przodu? Ten do przodu miał się kręcić, ale wydaje nam się... Słuchajcie, wydaje nam się, że się to nam nie uda po prostu. Ale mam lepszy pomysł, Nadia. Zróbmy po prostu takie małe zawody, którego będzie się dłużej kręcić, co? I słuchajcie, teraz robimy zawody na czas. Który chcesz? Udało ci. Dobra, dziękuję bardzo. Słuchajcie, Nadia mi pomogła z ubiorem dla niego. Nadia też ubierze swojego liska i zobaczymy, który spin będzie się kręcił najdłużej. Ze stoperem, słuchajcie. W momencie, kiedy położymy, zaczniemy liczyć czas, dobra? Fajnie. 3, 4. Kręcą się, słuchajcie, kręcą. Rozkręcają się. Twój się teraz tak rozkręcił szybko. Wow, tak samo spadły, słuchajcie, 25 sekund. Spadły w tym samym momencie dosłownie. Dobra, teraz rozkręć, Mikołaj, którego chcesz. To ty wybierz. Niech Nadia wybierze odpowiedniego spina i go ubierze. To będzie nasz rekordzista tak zwany. Przygotujmy dla niego jedną specjalną podstawkę. Wydaje mi się, że ta. Rekordzista. To będzie ta, co? Bo te są takie żółte, nudne. Dobra. A ta jest naprawdę rozblaskowa. Nadia dobierze. To, co teraz się będzie działo, słuchajcie, to jest... Będziemy pobijać rekord. Będziemy normalnie pobijać rekord. Słuchajcie, niech to się na razie rozbiorę. Dobrze. To nasz zwierzaczek będzie teraz rekordzistą. Rekordzistą. Okay. Mikołaj rozkręci go najmocniej jak może. Postaram się całą swoją siłą, bo Nadia jeszcze nie ma takiej w rączkach po prostu, więc użyjemy ja moich dużych rąk. Chcę, żeby to był mój lisek kochany. Też mi się wydaje. Ale może ja bym go rozebrała, bo żeby się tak nie spocił w tym ubranku. Może być, pewnie. I słupek wybiorę ten, bo on jest najbardziej odblaskowy niż te żółte. Masz rację, będzie ładnie widać. Patrz, jakie to jest w ogóle komponuje. O
Okej, kochani, to co tutaj się dzieje, to jest coś wielkiego. I oni wszyscy trzymają takie fajne czapeczki. Dokładnie. I flagi, wszystkie czapeczki i opaski. A jej przyjaciel trzyma jej najlepszą flagę, czapeczkę, czyli to jest ten. O, to jest jej najlepszy przyjaciel, tak? Tak. Dobra, pokaż im taki żółtasek. Nadia, trzymaj już palec nad stoperem, ponieważ zaraz będziesz musiała ostro zadziałać. Dobra, rozpędzam liska. Chyba jest najmocniej jak można. Start! I teraz czekamy. Ale głośno! Ale jest głośno! Aaaa! Słuchajcie, był za szybki. Dobra, Nadia, drugie podejście, rozkręcę go trochę delikatniej. Start! Dobra, słuchajcie, czekamy. Leci licznik, leci czas. Wow! Zaatakował Nadię! Ja wiem, skąd jest ten problem, słuchajcie, bo mamy śliską powierzchnię i po prostu ten mała podstawka za bardzo szalała pod spodem. Ale Nadia teraz... 8 sekund, tylko się zatrzymało na 12. Ale to chodzi naprawdę chodzi o to, że on za szybko się kręcił po prostu. Dobra, teraz Mikołaj rozkręci takiego. Jakiegoś słabszego? Tak się prezentuje, to taki murzynek trochę. Teraz tego rozkręcamy bardzo delikatnie, ponieważ też on jest bardzo słaby po prostu. On będzie się długo kręcił. No. I start. Start. I tak szaleje trochę. Leci, leci. 10 sekund. 10 sekund już, czekamy. Czy myślisz, że dojdzie do 30? Ma szansę dużą. Wybiło 30, czy 40 to już... Wow! A, stop! 33 sekundy, słuchajcie. Miki, no? Pokażmy, jak nasz wielbiciel wygrany, jak można się kręcić na palcu. Tutaj, Mikołaj, zakładam ci... Pierścień. Pierścień specjalny. O, i odwróć. O, ale mnie gila, on mnie bardzo gila. Łóżkami. O, jeszcze raz. O, teraz będzie lepiej się kręcił, bo trzymam na mocnym palcu. Próba numer 2. Patrzcie, patrzcie, jest, udało nam się. Patrzcie, jak się kręci na palcu. Może mi się uda wam pokazać? Mega fajne. Uwaga, podrzucę go i dla ciebie. A, państwem. Runda trzecia. I oczywiście trzeci rodzaj spinów. Drugi. Spiny 2 Evolution. Słuchajcie, otwieramy wszystkie, zobaczymy co się w nich kryje, to są dziwne stworki, które też mają jakieś zbroje. A nasza konkurencja będzie polegać na tym, że uzupełnimy specjalne zadania, które są dołączone w takiej małej książeczce do tych spinów 2 Evolution. Ale najpierw zajmiemy się spinami, co? Zobaczmy jak one wyglądają. Znowu mam tego żółtego z początku odcinka. Wow, ale masz fajny, pokaż do kamery. I chyba jak go rozbierzesz, to on będzie inny, zobacz. On jest po prostu pszczołą. Jestem jej bratem. Osa. Ja mam osę, a ty masz pszczoły albo osę. Ej, no dobra, to znaleźliśmy chłopaka i dziewczynę, tak, pewnie. Można tak powiedzieć. Kochani, ja mam dinozaura, takiego jaszczura. W sumie ma fajną buźkę i fajną zbroję, ale pod zbroją jest goły. Całkowicie goły. Nie wiem czemu, ale Nadia ma jakiegoś amerykańskiego. Wow, ale masz fajny. Bo on wygląda jak flaga amerykańska, pokaż im do kamery. To ma takie gwiazdki na zbroi. A jak go wygląda jak flaga amerykańska trochę. Więc chyba był tym inspirowany po prostu. Słuchajcie, teraz nadszedł czas na ostatnią rundę. Będziemy rozwiązywać te zagadki. I razem z Nadią zdecydowaliśmy, że będzie po prostu stała cała armia. Wszyscy nasi dzisiaj spinerzy, których wybraliśmy i będą obserwować, no, naszą walkę w sumie. Słuchajcie, konkurencja numer 3. Mamy, jak widzicie, publikę. A my rozwiązujemy, słuchajcie, różnice. Ten, kto znajdzie więcej i po prostu szybciej, ten wygrywa. I jest 12 różnic aż. Dobra, jedziemy. To jest grane. Czemu ty już znalazłeś? Ja nie mam żadnej. Widzę. No, Nadia ma 10 aż, słuchajcie, a jednak, a nie 9. No i teraz jeszcze szukamy dwóch. To nie jest wcale takie łatwe, jakby się wydawało, kochani. Słuchajcie, Nadia ma jeszcze jedną do rozwiązania. Mam 12! Masz 12? Tutaj! Który? Nie ma tutaj gałązki! Tak! I 11 jest tutaj! Nadia, gratuluję. Udało się! Brawo! Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Pa! Subskrybujcie kanał Nadii! Z Nadią był Mikołaj! Siemano!